No właśnie, chemia straszna czy nie straszna? Ja tak zastanawiam się nad datą tego dzisiejszego spotkania, bo właściwie za 2 tygodnie będzie Halloween. To może teraz przyjdzie taki czas, że zamiast się tam przebierać za kościotrupy i za wampiry, to przyjdzie założyć fartuch chemika i będzie chemik straszył, tak? To lepiej będzie? No bo właściwie to tytuł tak brzmi. Ale ja tak właściwie wolałbym na początku wiedzieć, kto z Państwa przyszedł tutaj dlatego, żeby być straszonym, czy jest świadom tego, że chemia straszna nie jest, więc zadaję takie pytanie. Kto z Państwa uważa, że chemia jest straszna? Może ręka do góry? No widzę resztki, czyli rozumiem, że na zasadzie domniemania wszyscy pozostali przyszli po to, żeby się utwierdzić, że chemia straszna nie jest, ewentualnie po to, żeby wymóc na mnie siłą woli, żebym ja przyznał się, że chemia straszna nie jest i jest wesoło i jest fajnie. Tak? Dobrze mówię? Chcę powiedzieć, że dla niektórych to się może ograniczyć, dla nich są nie chemia straszna. No bo chyba to jest najtrudniejszy przedmiot. Ale trudny nie znaczy straszny. Jeżeli zdajesz sobie sprawę, że coś jest trudne, to znaczy, że można już uczyć się tego, wiedząc, że jest to po prostu trudne, ale nie straszne. Tutaj są takie różne podtytuły, więc tak, ja już wiem, że większość z Państwa uważa, że chemia straszna nie jest. W związku z tym straszyć specjalnie nie będę, mimo że tutaj na plakacie jest takie przerażenie we wzroku tej narysowanej osoby. Ja może zacznę od tego, że tak a propos straszenia, że zauważyłem, że na rynku czy na świecie nas otaczającym produkty różnych wyrobów chemicznych, czy te, które są efektem pracy chemików, są oznaczone w taki z reguły mało przyjemny sposób, prawda? Ten środkowy znaczek no jakoś ma tak pokazywać, że życia tam wiele nie ma. Że właściwie za tym wszystkim, co tam jest, to właściwie tylko śmierć stoi, bo albo to, co widzimy z prawej strony, albo wybucha, albo jest niebezpieczne. Tutaj na dole to nie jest znak, że rybak złowił rybę i ją położył na brzegu. Ten znak na dole to znaczy, że to jest szkodliwe dla środowiska i że ta ryba już ma dość tego, co tam w tej wodzie znalazła. Po lewej stronie to też nie jest jakaś tam, powiedzmy, woda święcona, tylko to pokazuje, że to jest żrące i parzące, tak? A ten wyżej to jeszcze jakieś tam utlenianie, czy łatwopalność powierzchni. Więc widzimy, że te znaczki, które tutaj zostały wprowadzone no, taką specjalną dyrektywą Unii Europejskiej, DSD, i tych znaczków pewnie jeszcze tam parę by się znalazło, no one mają straszyć albo odstraszać. No właśnie, straszyć czy odstraszać, bo to jest właściwie różnica, prawda? Bo jeżeli mówimy... Słucham? O właśnie, ostrzegać, czyli raczej nie straszyć, a ostrzegać przed czymś. No ale jak ostrzegamy, to ostrzegamy przed jakimś niebezpieczeństwem. Czyli w domyśle jest, że ta chemia może straszna nie jest, ale jest niebezpieczna. Czy może być niebezpieczna, tak? Są różne metody klasyfikacji. Oczywiście tutaj przyporządkowanie tych piktogramów zależy od bardzo szczególnych parametrów, które są gdzieś tam określone. No i my biorąc do ręki jakiś produkt wiemy, że coś jest niebezpieczne albo coś bezpieczne nie jest. No ale tak z tych pytań, bo właściwie już jedno zadałem, teraz muszę drugie pytanie, żeby tak bardziej kawiarniano było i tak wspólna rozmowa, to proszę powiedzieć, po czym Państwo rozpoznajecie, gdyby nie te znaczki, że coś jest niebezpieczne albo nie jest niebezpieczne. Tak, słucham Cię. Może być napisane, tak? Wtedy jest napisane ostrzeżenie, że produkt jest niebezpieczny. Niebezpieczeństwo. Może tak być. A gdyby nie było napisane, jak się przekonać? Spytać sąsiada, kolegę w szkole, w pracy? Zadzwonić do przyjaciela? Tak, słucham. Można sprawdzić w internecie, ale internet to jest tylko połączenie, tak? Internet to jest taka sieć. To nie jest wielka encyklopedia, tylko to jest sieć, która łączy różne źródła informacji i te prawdziwe i te nieprawdziwe. Różnie bywa, tak? To ja sobie pozwolę, bo tak widzę, że Państwo się teraz zgromadzili licznie. Czy ja mogę taką prywatny apel tutaj wygłosić? Pytanie do organizatora. Mogę? Dobrze. Więc mam taki apel związany
z taką substancją DHMO. Jest wiele różnych produktów, które, jak widać było na tych znaczkach poprzednio, są lub nie są niebezpieczne. I ja chciałem Państwu tej własności tego DHMO, czyli z angielskiego dihydrogen monoxide, czyli monotlenek diwodoru, opowiedzieć. Jest taka organizacja chemiczystej stosowanej, która nadaje różne nazwy. Między innymi temu produktowi można przypisać nazwę oksydan. Niektórzy nazywają to kwasem wodorotlenowym. Jest to dokładnie według Chemical Abstract Service oznaczone konkretnym numerem CAS, czyli możemy przyporządkować tej substancji no, konkretne własności i wiedzieć, że jest ona gdzieś tam klasyfikowana. Produkt ten ma bardzo duże tak zwane ciepło właściwe, aż 4 kJ na kilogram. No i niestety jest to produkt, który również można określić jego dawkę śmiertelną dla człowieka. Tu jest to podane tam 16-10 mg na kilogram wagi ciała. Widzimy, że no, spożycie tego produktu w takich ilościach przeliczonych na kilogramy może skończyć się śmiercią. Zresztą jest on niebezpieczny, ten produkt, w pewnym sensie w naszym otoczeniu, ponieważ jest niedostrzegalny. To znaczy, jeżeli na przykład jest w postaci oparów, no nie widać go, jest bezbarwny prawie, bezwonny, nie posiada smaku i muszę powiedzieć, że od tego produktu ginie na przykład w Polsce mnóstwo osób. Ginie tutaj, jak policzyłem według rocznika, w ciągu tych kilku lat od 2010 też zastakru śmierć poniosło ponad 3300 osób, głównie w wyniku niezamierzonej inhalacji. Natomiast dla porównania, że w wyniku śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla w Polsce w tym samym okresie zginęło zaledwie 600 osób. Także widzimy, że ten DHMO jest produktem wyjątkowo złośliwym, niebezpiecznym dla ludzkiego zdrowia. W postaci stałej, tutaj akurat tego nie napisałem, na razie w postaci stałej występuje również w przyrodzie i wtedy stwierdzono, że rocznie zabija na świecie kilkaset zwierząt na przykład. Tam, gdzie jest kontakt zwierzęcia z tym produktem w formie stałej. Po spożyciu tego DHMO następuje zwiększone pocenie się oraz także zwiększone oddawanie moczu. W przypadku większych ilości wypitego tego DHMO występują nudności, wymioty i zaburzenia równowagi elektrolitycznej organizmu. Także produkt jest wyjątkowo no, taki, jak widać, może być szkodliwy. Co jeszcze? Warto o tym pamiętać, że jest to gaz, jeżeli jest w formie gazu, gaz szklarniowy, czyli wpływa na globalne ocieplenie i tutaj jak obliczyli specjaliści, jest to najsilniejszy z występujących gazów cieplarnianych, czyli znacznie w swoim oddziaływaniu silniejszy niż popularny dwutlenek węgla czy metan. Odpowiada za 90% wszystkich gazów cieplarnianych. Gdybyśmy jeszcze ten produkt nasycili dwutlenkiem węgla, to spożywany może powodować wzdęcia. Jedną z najważniejszych cech tego produktu jest, że jest on niesamowicie silnym rozpuszczalnikiem. Praktycznie większość substancji jest w stanie rozpuścić, a przez to no, jego oddziaływanie korozyjne jest znaczne. W przemyśle, w gospodarce całego świata no, to są straty liczone w miliardach dolarów, tylko dlatego, że współuczestniczy w procesach korozyjnych. W przypadku, kiedy występuje w formie ciekłej albo nawet w stałej, zwłaszcza stałej, a taka mieszanka ciała stałego i cieczy jest źródłem uszkodzeń bardzo wielu pojazdów mechanicznych, a także wypadków ludzi, obrażeń i złamań. No i oczywiście odpowiada także za większość katastrof morskich. Tutaj trzeba przypomnieć, że występuje także w płynach podawanych niemowlętom niestety. Jeżeli Państwo wezmą opakowanie na przykład mleka, takiego zwykłego mleka krowiego, to tam nie podaje się, jaka jest zawartość tego DHMO. Podaje się zawartość tłuszczu, podaje się zawartość białka, a tego DHMO się nie podaje. Słucham? No właśnie, ja próbuję Państwu na razie naświetlić całą sytuację związaną z tym DHMO. Tu jeszcze dodam o tym, że działa bardzo podstępnie, zwłaszcza kiedy jest rozcieńczany hydroksyetanem, który działa jako silny depresant, także
podczas tego rozcieńczania też jego działanie jest bardzo, bardzo silne. No i niestety cały czas jest używany w przemyśle, wprowadzany jest do środowiska w postaci oparów i zanieczyszczonych cieczy. A nawet na potrzeby wojska przechowuje się go w postaci puszek konserwowych. A w przemyśle jądrowym to wręcz no, nie można bez tego produktu funkcjonować. Także tutaj był taki postulat, żeby ten DHMO wprowadzić na tę listę, o którą Państwu mówiłem wcześniej, czyli tych środków takich niebezpiecznych. No i moje pytanie do Państwa, czy po przedstawieniu tych cech tego produktu warto by to zrobić? Warto. No, ale warto wiedzieć, jak to wygląda, jak się, w jaki sposób do tego to znaczy, jest dokładna nazwa angielska, to jest ten monotlenek diwodoru. No właśnie, i tutaj jakby idziemy w kierunku, że tak powiem, najistotniejszej części tego naszego spotkania, kiedy mówimy o tych produktach i o tym strachu, prawda, o strachu, czy o oczekiwaniu na zagrożenia, czy o niepewności, czy jest to bezpieczne, czy nie. No, wszystkie profesje posługują się swoim slangiem, jakimś tam językiem zamkniętym, wewnętrznym, który sobie na swoje potrzeby wymyślili, a za innym slangiem się posługują artyści, którzy tam w elementach architektonicznych dopatrują się różnych elementów, innym językiem posługują się lekarze, no i jeszcze inny swój język mają chemicy. Tak się złożyło, że ten język jest rzeczywiście dosyć skomplikowany. Tutaj ta nazwa angielska monotlenek diwodoru po polsku może być także podany jako tlenek wodoru, a jeszcze częściej używa się terminu no, takiego powszechnego. On nie jest ujęty w IUPAC-u, ale no, tak się mówi. Woda. Ja wiem, że to może dla Państwa brzmieć teraz dziwnie, że te gazy cieplarniane i te katastrofy morskie i ta dawka śmiertelna, no to wszystko jest prawda. To wszystko jest prawda. Tutaj mówiła się o tym, że można poszukać o czymś informacji w internecie. No można, ale zależy jak się szuka i co się znajduje i kto te informacje wprowadza. Także wszystkie te, one są wszystkie wiarygodne. To, co tu podałem i ta dawka śmiertelna i ten numer CAS i to, że jak mamy wody gazowane, się tego za dużo napijemy, to mogą być wzdęcia i to, że jak się kupi puszkę albo nawet kartonik mleka, to nie jest tam napisane, że jest tam składnikiem woda, to jest wszystko prawda. Ja właśnie tak a propos tego mleka, to próbowałem tak z moim synem robić taką domową lekcję przyrodochemii i mówię mu, Wiktor, weź tutaj ten kartonik mleka, zobaczymy, co tam w tym mleku jest, sprawdzimy, co ty pijesz, żebyś wiedział, co pijesz, prawda? No to syn wziął to opakowanie, no i czyta tam węglowodany, tam te ileś procent, tam jakieś cukry, ileś tam białka, ileś jakiś tam sód resztkowy się znalazł. No i tam są jakieś 2%, 1,5%, jakieś 3%, no i to wszystko. No i się pytam, a reszta, a co jest tak naprawdę w tym mleku? Co jest głównym składnikiem mleka? No nie jest napisane. No rzeczywiście, wszedłem nawet na stronę, jak mówisz, internetową, tam gdzie jest taki portal informacyjny, no i szukam, co to jest. I znowu nie ma informacji, co jest głównym składnikiem mleka. A co jest głównym składnikiem mleka? Mleko, odpowiedź jest dobra. A w samym mleku, co jeszcze? Ale już tam w tej trawy, w tym mleku nie ma, bo byś czuł, jakbyś żuł, a my nie potrafimy. Jest to pewnie to DHMO, tak? Czyli ta woda. Tylko, że to jest dla ludzi tak oczywiste, że tej informacji na opakowaniu z mlekiem się nie umieszcza. Bo każdy rozumie, że głównym składnikiem mleka jest woda i tam jeszcze kazeina i jeszcze jakieś inne składniki. Także ja Państwu specjalnie o tym DHMO tak opowiedziałem, żeby uzmysłowić, jak można żonglować informacjami, jeżeli chcemy sobie jakąś tezę udowodnić i na przykład nastraszyć kogoś chemią. Prawda? Na szczęście tylko dwie osoby na początku w trakcie mojego pytania przyznały się, że uważają chemię za straszną i być może te osoby były właśnie nastraszone w ten sposób. Więc ja chcę pokazać, że właściwie o większości rzeczy wokół nas występujących można tak opowiadać i wtedy skutek będzie taki, że wszyscy się będą wszystkiego bać. No ale mi się też bardzo wierzy. No widzę pani pewnie ma tutaj z kontrwywiadem jakieś współdziałania, ponieważ mój kolejny slajd dotyczy rzeczy wokół nas występujących, także mieszanin. Mieszanin różnych związków chemicznych i tutaj widzimy skład tam tlen, węgiel, wodór, azot,
oraz wapń, fosfor, siarka, potas, sód, chlor, magnez, żelazo, cynk, rubid i stront. W tej kolejności, no tutaj widzimy, że to są pierwiastki, ale te wszystkie pierwiastki występują w postaci jakichś związków chemicznych, jakichś połączeń. No na przykład tlen i wodór to co zrobią razem? No to DHMO, no już trzymajmy się tego DHMO, postraszmy się nawzajem, tak? DHMO, tak? Zwane wodą przez niektórych. No i teraz, gdyby się okazało, że tych pierwszych 15 pierwiastków to jest 90... Oczywiście. A dlaczego nie H2O, tylko DHMO? Bo to DHMO to jest właśnie taka wymyślona nazwa, która ma być trudna. To jest ten dihydromonoxide, czyli DHMO. No bo gdybyśmy napisali H2O, wtedy każdy wiedział. A tu właśnie chodziło o to, żeby ludzi lekko wprowadzić w błąd. Żeby... No właśnie, jest straszne, jak nie wiemy. Ale jak już się dowiemy, to nagle się okazuje, że przecież to jest zwykła woda i nie ma się czego bać. Oczywiście nie należy pić więcej niż 11 litrów na raz, bo wtedy się zejdzie. Prawda? Tak, 11 litrów, tak to nam wyliczy, to właśnie wynika z tego, przecież około 11 litrów wody wypitej na raz powoduje zgon. Należy kontrolować swoje elektrolity, warto sprawdzić. Także tutaj jeszcze raz przejdziemy tutaj do tego kolejnego slajdu i teraz, no tutaj pani, jak zauważyłem, już pewnie wie, o co chodzi. Ten skład, który tu jest podany, on dotyczy oczywiście składu ludzkiego organizmu. Czyli my tutaj siedzący tak średnio, tutaj osoby młodsze mają tak troszkę więcej, pewnie około 70% wody w sobie, ja pewnie około 60%, średnio około 65% mamy w sobie wody. Czyli jeżeli się straszymy tą chemią i tymi występującymi wokół nas wszędzie związkami, pierwiastkami, to musimy powiedzieć, że jesteśmy przykładem mieszaniny chemicznej, gdzie woda jest głównym składnikiem. No poza tym mamy jeszcze trochę białka, tłuszcze i sole mineralne, ale na pierwiastki to widzimy, tam jest węgiel, wodór i azot. Węgiel, wodór i azot. Gdzie występuje rubid i stront, nie wiem, ale jak widać, musi być tego sporo, skoro te pierwiastki tutaj uszeregowane w takiej kolejności, no pokazują, że jest to jakaś taka ilość rzeczywiście istotna. Ja tu jeszcze chciałem Państwu w tak zwanym międzyczasie powiedzieć o tym DHMO. Jaki to jest środek podstępny. I tutaj mam przygotowane takie małe próbki. Także ja może pokażę coś. Odłożę na chwilkę mikrofon. Dlatego prosiłem, żeby wszyscy usiedli troszkę bliżej. Tu jest jakiś stoliczek, ja sobie może to przesunę troszkę. O! Ja tutaj przyniosę próbkę tego DHMO. No co? Ale która jest wyjątkowo przebiegła, wyjątkowo tutaj, panie myśli? Ostrożnie DHMO, no bo 3300 osób w ciągu lat w Polsce zginęło. Drogą inhalacji, co prawda, przecież się utopili. Ale, no tak, ale skutek wody, prawda? Więc tylko zależy, jak my to ujmiemy. Może powinniśmy się jednak odsunąć, że Państwo mieli rację, że tak występują. DHMO, no. Ja tutaj mam kubeczek. Tak ilość. Znaczy, no, w tej ilości się raczej nie utopimy. No, łyżce wody podobno można. Więc widzimy, jaka... Więc ja to spróbuję odkręcić. Delikatnie, tak. Będę się oprzeć, może tak. Błagam cię, nie dam do tego światu. Dobrze, zobaczymy. Spróbujemy jeszcze jedną ciekawą właściwość tego DHMO tutaj sprawdzić. Jak widzimy, jeszcze raz spojrzymy na ten diagram. 65% tlenu, węgiel, i wodór, i jeszcze azot. Gdzieś tam jeszcze występuje siarka. Po co człowiekowi siarka? Do czego? Normalnie w człowieku może być tyle
Słuchaj, jak ja bym chciał tak szybko liczyć, jak ty wiesz, ja tak szybko nie potrafię, ale prawdą jest, że te wszystkie tutaj wymienione pierwiastki, no muszą stanowić rzeczywiście razem kilka procent. Siarki też tam jest rzeczywiście dosyć sporo. Mówię, te pierwszych 15 to jest... No, zgadza się. A państwo jakie macie sugestie? Bo to chciałbym, żeby tak kawiarniano było bardziej pytania. Do czego może służyć siarka w ludzkim organizmie? Ale nie mówimy o jakichś piekielnych zakusach niektórych, tylko siarka. Słucham? Siarka we włosach? Siarka w kościach? Nie wiem. Dojdziemy do tego jeszcze. Znaczy są takie metody chyba związane z siarką, natomiast nie wiem, czy koniecznie we włosach. Czyli widzimy fosfor i wapń. A to już częściej słychać, prawda? Ten fosfor i wapń. Dobrze, tutaj... Słucham? A rzeczywiście, znaczy, jak twierdzą specjaliści, większość ludzi jest uzależniona od DHMO na tyle, że jeżeli codziennie trochę nie wypije, no to umiera po prostu. Tutaj wszyscy widzieli, że ja to DHMO wlewałem, tak? Wlewałem? A czy to DHMO to tak szybko potrafi uciec? Tu było? Dobrze, to tak w miarę zagadki dla państwa później, co się stało z tym DHMO, które jest na tyle właśnie złośliwe i przebiegłe, że ono w niektórych przypadkach potrafi znikać. No zniknęło, nie ma. Dobrze. Próbujemy dalej o tych naszych otaczających nas pierwiastkach opowiedzieć i jeszcze czymś się nawzajem postraszyć. A dojdziemy za chwilę. Za chwilę dojdziemy. Ja widzę, że państwo jesteście niecierpliwi. To bardzo dobrze, teraz do tego dojdziemy. Jeszcze tutaj spróbujemy, to jest doskonale, bo tu jest widno. A da się zrobić na chwilę, żeby na chwilę było ciemno? Ja państwu za sekundę pokażę taką mieszankę. Właśnie taka jest mieszanka specjalna. Ona zawiera tak, ten oksydan. Oprócz tego jeszcze alkaloidową truciznę protoplazmatyczną. Piękna nazwa, prawda? Jeszcze taki tutaj fruktofuranozylo-glukopiranozyd. Ach, piękne. To ta sama nazwa już straszy, prawda? No to właśnie o to chodzi. Tak mówię, to jest ten slang chemików, który po to się trzeba przyzwyczaić. Jeszcze dodatek E33. Kochamy wszyscy te dodatki. Da się zrobić, żeby było tam jeszcze ciemniej? O, ja tutaj na sekundę jeszcze to wyłączę. Można? O. Tak. I ja spróbuję tutaj ten roztwór, tutaj go przyniosłem. A ja wiem, że pan nas nagrywa, tak? I to będzie ciężko widać, ale jakby się dało tam zgasić, to byłoby też dobrze. Więc ten roztwór, który tutaj jest podany skład, czyli ten oksydan, ta trucizna protoplazmatyczna, ten fruktofuranozylo-glukopiranozyd i ten dodatek E33, są tu wszystkie w tej butelce. Razem. W tej butelce. I ja mam ze sobą latarkę, żeby państwu pokazać, co ten roztwór robić potrafi. O, widać? A ja jestem, ponieważ, tak? Dobrze, to już wszyscy widzieli, że to świeci, to ja jestem teraz na tyle odważny, że ja tę ciecz, którą tutaj przygotowałem, nawet spróbuję wypić. Czyli razem z tym... No ale tutaj kolega jest taki świetnie zorientowany w chemii, sobie poradzi, ale ja spróbuję, bo chemik, dobry chemik, to tym się różni od złego chemika czy od chemikanta, że próbuje eksperymentować, także na sobie. Zresztą większość odkrywców eksperymentowało. O, i teraz nie wiem, co tu mi najbardziej smakuje, ten oksydan, czy ta trucizna protoplazmatyczna, czy ten dodatek, ja spróbuję.
Ale ja nie świecę. Tylko to nadal świeci. Dobrze, to już możemy włączyć światełko. Tu się włączy ten... Włączy się ten rzutnik? Teraz ja nie wiem, jak go włączyć. O, chyba się włączy. Nie, coś się zaraz pojawi. Dobrze, no i teraz pytanie do Państwa, co te wszystkie nazwy, czyli ten oksydan, to już wiadomo. Oksydan to jest to DHMO, czyli? Świetnie, woda. A co to jest, ta może być ta alkaloidowa trucizna protoplazmatyczna? Dodam dla ułatwienia, że tutaj na dole jest jej wzór podany. Taki jest tak zwany stechiometryczny, taki duży. Trudny, ja wiem, ale to nikt tego nie musi pamiętać. Ja też tego nie pamiętam. I taką sobie to musiałem sprawdzić, prawda, w internecie i wtedy już wiadomo. To jest chinina. Chinina, tak. Taki alkaloid otrzymywany z kory drzew. A ten fruktofuranozyloglukopiranozy, to co to jest? Co to może być? Przypominam, że to było w tym, co ja tutaj piłem. To jest cukier, tak jest, doskonale. To jest nasza popularnie zwana sacharoza. Sacharoza, cukier. No i na końcu ten dodatek E33 to jest... O, kwasek cytrynowy. Ja po raz kolejny jakby pokazuję, tam wcześniej podawałem to w przypadku wody. Teraz dla tej bliższej nam chemii, jak widać z lewej strony są te nazwy, którymi mogą się posługiwać chemicy jako swoim slangiem. No i mamy po prawej stronie te nazwy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które funkcjonują wokół nas i które już tak nas nie straszą. Jak powiem, że mam w roztworze cukier z kwaskiem cytrynowym, to nikt nie powie, nie pij tego, prawda? Ale jak mówiłem, że mamy tam ten fruktofuranozyloid E30, to Państwo mówicie, nie, 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 bo jeszcze tutaj nie będziemy miał kto poprowadzić do końca spotkania. Czyli widzimy, że ta fobia przed jakimiś związkami chemicznymi może być kreowana wskutek tego, że używa się pewnych pojęć dla ludzi niezrozumiałych, więc to jest ważne zadanie dla chemików. Tak, słucham. To znaczy, w języku polskim kwasek cytrynowy jest kwaskiem cytrynowym, natomiast E330 jest, wszyscy wiedzą, co to jest E330, czy spotkamy kogoś w Indiach, w Chinach, w Polsce, czy gdziekolwiek. Jest to po prostu pewna możliwość uniwersalizacji pojęć, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli. A ta długa nazwa tego cukru, to pokazuje, że gdyby ktoś zupełnie nie wiedział, to jest w stanie punkt po punkcie narysować sobie to, jak to wygląda, ta sacharoza. Także chemicy po prostu no, idą na łatwiznę, żeby się zawsze byli pewni, żeby byli zawsze pewni, że się nawzajem ze sobą dogadają, niezależnie z jakiego kraju pochodzą i żeby no, używali tych międzynarodowych, standaryzowanych nazw. Także jest to już, widzimy, troszkę bezpieczniejsze. Niektórzy te mieszaniny nazywają tonikiem. Tak, no jest chinina, ale muszę przypomnieć, że na przykład w Polsce między rokiem 88 a 92 chinina była formalnie zakazana. Dopiero potem zrobiono taki wyłom i na potrzeby firmy, która importowała ten tonik, zrobiono wyłom i teraz już można kupić i chinina znowu jest na rynku, chociaż muszę powiedzieć, że spożywana w większych ilościach powoduje zakłócenia pracy, bo jest jak trucizną, ona truje i dlatego jest używana w leczeniu na przykład malarii, no bo tam zabija różne mikroorganizmy, czy powoduje to, że one się źle czują i podobnie jak działa na tę malarię, to podobnie i działa na nasz organizm, tylko że potrzeba tylko troszkę większych dawek. Na pewno nie polecam picia tego więcej niż 11 litrów, bo wtedy od samego oksydanu zejdziemy, a co dopiero od tej reszty. A tutaj trzeba by już, że tak powiem, wejść w bardzo głębokie rozważania energetyczne dotyczące budowy poszczególnych wiązań w tej chininie i ja nie ukrywam, że tutaj na tym poziomie nie będziemy w stanie tego omówić. Jedno jest ważne, że jest to związane z pobudzeniem. Ja tutaj miałem w ręku latarkę ze światłem ultrafioletowym, taką latarkę używaną normalnie do utwardzania lakieru na paznokciach, jak ktoś sobie maluje. I to światło ultrafioletowe jest bardzo, jak się mówi, energetyczne. Jest na tyle energetyczne, że ono jest w stanie pobudzić niektóre cząsteczki w tych związaniach do tego, żeby pochłaniały energię, a potem ją oddawały. I to oddawanie energii robią w postaci światła
No i to świeci. Nie ma to nic wspólnego z magią, a tym bardziej ze straszeniem się. No chyba, że ktoś właśnie chce pójść na bal Halloween i wzgasić światło i tylko oświetlać ultrafioletem taki tonik, to wtedy będzie ładnie i ciekawie. Jeszcze Państwu powiem o jednym produkcie, czy o substancji, która też wokół nas występuje i też można się nią straszyć. Sama nazwa już, TCP. TCP, tak jak DHMO, prawda? Już w samej nazwie DHMO, to pewnie ADHD już prawie tak jak brzmi i to już jest niebezpieczne, a TCP albo E341C, to też jest nazwa związana z tymi substancjami jako dodatek, albo hydroksyapatyt, albo diwodorotlenek dekawapnia. Ojej, no straszne, prawda? No i podobnie możemy zadać pytanie, a cóż to może być i gdzież to występuje? Pytanie do Państwa. Już wiecie, że jak mówiłem DHMO, to mówiłem o wodzie, czyli czymś prostym. Jak mówiłem o tym świecącym, to się okazało, że to był tonik, to co może być to? Słucham się. Ja mam pytanie, czy to E341C ma coś tylko troszeczkę wspólnego z tym E330? Ma o tyle wspólnego, że również jest dodatkiem do żywności. To znaczy wszystkie te oznaczenia E, to z kolei są związane jakby z przemysłem spożywczym, ponieważ te długie nazwy są trudne do zrozumienia dla ludzi, którzy nie są chemikami, dlatego zrobiono jeszcze jakby taki skrót skrótu i zrobiono taką listę substancji, które się dodaje do produktów spożywczych. Dodaje się, wszystkie oznaczono jako E z różnymi numerami i to mogą być na przykład tak jak ten E330 to był kwasek cytrynowy, tak to też jest czymś podobnym. Jakieś sugestie? Jaki? Bardzo skomplikowane. Nie wiem. A jakieś jeszcze inne sugestie z Państwa strony? No. Blisko. Bo skoro tam coś widać z wapniem, jakiś apatyt. Ale jest jeszcze fosfor. No właśnie, fosfor i potas. Co za połączenie dziwne. A słuchajcie, to do młodzieży. Jecie rano kanapki z fosforem? A kanapki z wapniem? No to już bliżej. No na przykład z serem, tak? Ser jako źródło tego wapnia. A co może być źródłem fosforu? O, dobrze, pani widzę, czyta. Dobrze, to jest dobry objaw. Należy czytać, co się je w wędlinach, tak? Może być trochę fosforu. Gdzie jeszcze może być trochę fosforu? W różnych roślinach. Może strączkowy? O, dobrze. Ale do czego nam ten fosfor jest potrzebny? Przecież fosfor, tutaj o... Fosfor biały na przykład jest silnie trujący. Dla człowieka ważącego 60 kg, no to ja 40 lat temu, tak, dawka wynosi 100 mg, czyli 0,1 g, śmiertelna. Fosfor biały był stosowany jako broń zapalająca i trutka na szczury. Fosfor czerwony draska na pudełkach do zapałek. No i my to musimy jeść? I tutaj dochodzimy do kolejnego rozróżnienia. Mówimy o pierwiastkach, czy jakby pojedynczych elementarnych substancjach typu fosfor, wapń, sód, magnez, potas, tlen, wodór i mówimy o związkach chemicznych. Okazuje się, że związki chemiczne, czyli połączenia tych prostych substancji, z których każda osobno jest trująca, jakby tak ktoś ugryzł kawałek wapnia, to pewnie by zmarł, bo ktoś ugryzł kawałek fosforu jeszcze białego, no to w ogóle by nawet nie zdążył tego pogryźć do końca. A połączenie tego wapnia i tego fosforu okazuje się, jeszcze tam jeszcze z tlenem i z wodorem, już nie jest szkodliwe. Mało tego, każdy z nas ma to w sobie. I powiem więcej, bez tego byłoby ciężko funkcjonować. To jest materiał, z którego są zbudowane nasze kości. Fosforan wapnia, tutaj dokładnie hydroksyapatyt jest rodzajem minerału krystalnego, to są nasze kości. Czyli nasza tkanka kostna, czy tam trochę poprzeklatana jeszcze innymi dodatkami związanymi z białkami, to jest po prostu ten szkielet, to jest ta konstrukcja, to jest to, na czym my się opieramy jako cały ten organizm. Także bez tych kryształów tego TCP, czy tego strasznego A341, czy hydroksyapatytu, nie byłoby organizmu także ludzkiego, który ma kości zbudowane z tegoż właśnie hydroksyapatytu. Jak Państwo gdzieś tam macie czas poszukać właśnie o kościach, to są takie ładne zdjęcia mikroskopowe, które właśnie pokazują, że kość w przekroju to właśnie składa się z takich, z
takiej formy jak Pumex trochę, tylko takiej wypełnionej jeszcze tam takimi innymi włóknami i to dzięki temu kość jest stosunkowo lekka, prawda, bo gdyby kość była materiałem stałym, litym, tak jak stal czy no inne materiały, to byśmy byli strasznie ciężcy. Ptaki mają jeszcze bardziej porowate te swoje elementy skrzydeł. No nasze kości są dosyć porowate. Oczywiście one się stają bardziej porowate, jak ktoś słyszy o tak zwanej osteoporozie, to się zdarza na starość, ale właśnie ona się też pojawia, kiedy być może za mało w naszej diecie jest tego wapnia i tego fosforu. Także warto, tutaj pani dobrze zauważyła, jak coś kupujemy, jakiś produkt, sprawdzić, co tam jest, właśnie po to, żeby się nie bać, żeby się nie straszyć, a żeby wiedzieć, co spożywamy, żeby później choćby mieć materiał na budowę naszych kości, które podobno tam maksimum wytrzymałości osiągają w naszym wieku około 25 lat, a potem już cały czas jest z górki. Słucham. Po pierwsze, nie jestem dietetykiem, a takimi rzeczami zajmują się specjaliści od ustawiania diety. Po drugie, każdy człowiek ma tak zwaną indywidualną przemianę materii. To znaczy, jeden potrzebuje zjeść dziennie tego sera dla plasterki, drugi 4, a trzeci w ogóle nie trawi sera i się źle po nim czuje i musi jeść inne produkty, w których jest wapń. Także ja nie czuję się na siłach odpowiedzieć, czy akurat ty myślisz dwa plasterki sera. Warto jeść dietę urozmaiconą. Jeżeli w wyniku badania krwi stwierdzono, że nie masz jakichś żadnych dziwnych schorzeń, to jeść większość typowych produktów w sposób urozmaicony. I ta urozmaicona dieta, ona jest już w pewnym sensie gwarantem tego, że ty większość tych rzeczy, które są potrzebne do organizmu, będziesz otrzymywał. No chyba, że to jest monotematyczny i tylko pije te napoje gazowane, takie kolorowe. I tylko je chipsy, no to wtedy jest to fajna dieta na to, żeby szybko zachorować. No to potem do tego jeszcze dojdziemy. Czyli na razie dałem Państwu te trzy przykłady. Tak, pierwsze to było to DHMO, drugie to ten skład wody i teraz jeszcze ten TCP, czyli ten trój diwodorotlenek deka wapnia, zwany po prostu hydroksyapatytem, czyli po prostu fosforanem wapnia, czyli budulcem naszych kości. Tutaj taka mała teraz jakby odskocznia, czy troszkę w bok, bo na tym zaproszeniu, które Państwo macie przed sobą, jest napisane, że tak, że będzie takie hasło, czym czyścić umywalkę. Właśnie związane jest także z tym straszeniem się tą chemią, bo nie da się ukryć, że większość tych pomarańczowych znaczków, które pokazywałem na początku, takich strasznie o tych, tak, to one się znajdują właśnie na tych różnych środkach czyszczących. W związku z tym ja tutaj spróbuję troszeczkę rozszyfrować to zagadnienie, znaczy czym wyczyścić umywalkę, ale zastanawiałem się, przygotowując się tutaj na spotkanie z Państwem, co to znaczy czyścić. Tak, słucham się. Myć. Ale jak dokładnie czyścić? I co czyścić? No właśnie, jakie mamy kryteria wyczyszczenia? Albo jakie mamy kryteria brudu? Czy są w ogóle jakieś kryteria brudu? Ale każdy brud jest inny. Proszę Państwa, okazało się, że jest nawet norma. Znalazłem normę, tak. Jest norma standardowego brudzenia oraz procedura oceny skuteczności działania akurat zmywarek. Jest zawarta w normie, tutaj polska norma, tam jest taki długi numer, już mi to pachnie także z jakąś normą europejską. I okazuje się, że w tej normie standardowo brudzi się takim, znaczy zastawę stową, czyli mówiąc krótko talerze, jakąś taką mieszanką typu mleko, jajka, osad kawy i herbaty. Czyli jeżeli Państwo gdzieś pewnie czytacie o tym, że nasza pralka, nasza zmywarka jest skuteczna, albo że nasz płyn czy proszek do zmywarki jest skuteczny, to zapewne producent podczas tego procesu badania opierał się na tej normie. Czyli wpierw musiał wziąć talerze, zabrudził je w sposób standardowy, zgodny z normą, ponieważ stwierdzono, że mleko z kawą się świetnie przykleja do talerza i może być tym wzorcem, a następnie w sposób kontrolowany to zmywał. No ale jak zmywał, to potem musiał także to ocenić. Okazuje się, że te procesy badawcze są bardzo ciekawe. Dużo ciekawsze niż jedzenie tego mleka i tej kawy. Bo to są metody po pierwsze optyczne, ale nie takie, że tam przychodzi ktoś i patrzy, o, błyszczy się.
tylko się nabierze jakiś przyrząd optyczny, jakiś fotometr albo inne rzeczy i się patrzy, jak się błyszczy. Czy tam nie ma jakiejś smuszki tego brudu, jakiejś chromatografii, czyli metody, że się pobiera próbki z powierzchni jeszcze inne. Czyli jak już kupimy jakiś taki środek myjący, i tam jest napisane, nie wiem, że testowano według normy PNEN 50242, to możemy być pewni, że na pewno ktoś dołożył starań, żeby sprawdzić, jak to rzeczywiście działa na czyszczenie. Ale czy będzie nas to zadowalało? Nie wiem. Dlaczego? Bo każdy ma inne pojęcie czystości, każdy ma inne pojęcie brudu i tego, co widzi, co czuje i co jeszcze dostrzega. Prawda? Ja jak zdejmę okulary, bo to mogę powiedzieć, że każdy talerz jest dobrze umyty. Prawda? Jak już założę te okulary, to widzę, a jednak nie. Jak założę takie specjalne do czytania, no to wtedy w ogóle mogę służyć jako ekspert od czyszczenia. Tutaj jeszcze trafiłem właśnie takie przypomnienie, że to samo dotyczy na przykład zanieczyszczeń pyłowych, czyli takiego tam pyłu, czy gdzieś jest taki nawet był specjalny proszek o takim skrócie ACFD, czyli Air Cleaner Fine Dust Fine Test Dust, czyli taki specjalny drobny proszek o konkretnej wielkości tego pyłku, który rozpylany mógł być potem badany, jak się go dobrze usuwa. No teraz jest jakaś nowsza norma, taki medium test dust i związany z normą międzynarodową i on też funkcjonuje. A dlaczego Państwu o tym mówię? Bo ktoś mógłby zdać pytanie, no dobrze, przyszedł chemik na spotkanie z nami, to na pewno nam powie, co trzeba kupić do czyszczenia. Takie jest oczekiwanie? No to od razu niestety, muszę powiedzieć, że niestety, no nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. A właśnie, ja tutaj chciałem zauważyć nieśmiało, że żadna firma się do mnie nie zwróciła, nie zapłaciła za to, żebym reklamował ich produkt. W związku z tym nie wziąłem ze sobą żadnego produktu, żeby ich reklamować, no bo niech oni sami sobie za to płacą, ale tak na zupełnie poważnie, to nie robię przede wszystkim tego dlatego, że chcę być wobec Państwa uczciwy. No bo po pierwsze nie wiem, co chcecie wyczyścić. Po drugie, nie wiem, czym jest zabrudzone. Bo rozumiem, że nie czyściliście, że nie brudziliście Państwo w domu na przykład naczyń, albo ścian, albo zlewu, albo umywalki specjalną mieszanką mleka, jajka, osadu z kawy i herbaty. No nie. W związku z tym, gdybym się wypowiedział w sposób jednoznaczny, że na przykład czyścić płynem A czy płynem B, potem Państwo przychodzicie do domu i to nie działa, to się okazało, no tak, no facet nas wpuścił w maliny, no bo to nie działa, no co to za chemik. Więc ja powiem uczciwie, ponieważ nie wiem, co jest, czym jest zabrudzone i jak bardzo, dlatego nie będę polecał żadnego środka. Czyli nie powiem, czym umyć, ale mogę powiedzieć, czym nie myć. Więc na przykład, jeżeli ktoś z Państwa ma teraz popularną, ostatnią, typową taką umywalkę marmurową z włoskiego marmuru, co przypomina marmur, to jest taka mieszanka z skała, tam są kalcyty i dolomity, to nie należy do czyszczenia tego zlewu używać kwasu solnego. Także proszę tam wśród tych swoich kuchennych, prawda, ewentualnie łazienkowych rzeczy, butelkę z kwasem solnym odłożyć na bok i do tej naszej pięknej włoskiej marmurowej umywalki kwasu solnego nie używać. Oczywiście my tutaj mówiliśmy o tym straszeniu, więc pytanie, dlaczego nie używać, tak? Więc odpowiedź brzmi pierwsza, można poszukać w internecie, ale można też w szkole się zapytać. Można się tylko zastanowić, jeżeli wiemy, że głównym składnikiem marmuru są kalcyty i dolomity, czyli skały wapniowe. A skoro skały wapniowe, a tu mamy kwas solny, mocny, to nawet jeżeli w szkole na chemii spaliśmy, to gdzieś tam się tam kojarzy, że kwas i te sole wapnia, to one tak niechętnie i że się to rozpuszcza. Znaczy to tak oficjalnie się mówi, że marmur matowieje pod wpływem kwasów. No w kwasie solnym wręcz by tak bulgotał i byśmy w tej umywalce szybko zrobili dziurę tym kwasem solnym. Gdyby ktoś miał w domu aluminiową umywalkę, co się teraz rzadko zdarza, ale były takie lata, że aluminium, czyli glin po polsku, było bardzo popularne i tam robiono z tego i naczynia sztuczne, znaczy się aluminiowe, przynajmniej ja jeszcze w szkole jadłem, mając aluminiowy widelec i aluminiową łyżkę. Tak, no to już jest nieistniejąca instytucja teraz chyba, bo... Ale podobno nie wolno im skwarków sprzedawać, bo skwarki są już mięsne i to wchodzi akcyza i wtedy się traci licencję na bar mleczny. No tak, ale to wracając do umywalek, więc gdybyście Państwo mieli jakąś zastawę aluminiową, cenną,
i chodziłoby, żeby ona wytrzymała trochę, to nie używać do czyszczenia takiego właśnie zlewu umywalki czy tej zastawy, tak zwanego kreta, czyli tego środka do przepychania rur, który jest po prostu wodorotlenkiem sodu. No akurat tak słucham pana. Chciałem pana zapytać, a czym można rozpuścić tego kreta, jak się zbryli? Bo często się teraz zbryli, jak się sypie do rury i za mało się na przykład wody daje, tam się zbryli i się robi jak beton. To znaczy, niektóre środki mają w sobie materiały antyzbrylające, które nie pozwalają, żeby to się zbryliło. Natomiast jeżeli to się zbryli, to trzeba po prostu wykazać się tak zwaną cierpliwością, czyli uwzględnić faktor czasu. Po prostu musimy poczekać i polać to ciepłą wodą. Wodorotlenek sodu, który jest zasadniczym i, żeby działał, głównym i jedynym składnikiem tak zwanego kreta, poza tak zwanymi aktywatorami, ewentualnie środkami antyzbrylającymi, doskonale rozpuszcza się w wodzie. Więc jeżeli on się zbrylił, to trzeba po prostu poczekać. Z mojej praktyki wynika, że najlepiej, jeżeli wiemy, że tam w naszej tej rurce odpływowej nie ma żadnych kształtek wykonanych z aluminium, ani innych części metalowych, tylko tworzywo sztuczne, no to możemy spokojnie tam wlać ciepłą, nawet dobrze gorącą wodę, lać i się to rozpuści. I jeżeli to się tam zbryliło, to nawet dobrze, bo z punktu widzenia czyszczenia zlewu czy działania kreta, chodzi o proces tak zwanego zmydlania. Tam po prostu są tłuszcze, one głównie blokują przepływy w tych rurach, bo tłuszcze się w wodzie nie rozpuszczają. Natomiast dochodzi do reakcji zmydlania tym ługiem sodowym z tym tłuszczem i wtedy powstają rozpuszczalne sole sodowe, które potem się normalnie łatwo wypłukuje. Także jeżeli to jest zbryliło, zalać wodą, poczekać nawet parę godzin, znowu dolać wody i spokojnie się to powinno się to rozpłukać. Jeżeli się to nie rozpłucze, to może to nie był kret, może to był inny środek, albo może producent oszukał. Znaczy, żel to jest już rozpuszczony i wtedy on się nie zbryli. Na pewno szybko bardzo przelatuje, kosztuje kilka razy więcej i ma ładny niebieski kolor. Natomiast, tak. Dobrze, wracając do umywalek. Jeżeli ktoś z Państwa ma w domu umywalkę czy zlew ze stali nierdzewnej, to już chyba częściej niż aluminiowy i chyba częściej niż marmurowy. Dobrze mówię? Tak, no dobrze. To ja osobiście nie polecam używać proszków czyszczących, bo poza tak zwanym mleczkiem czyszczącym, który jest bardzo drobno rozdrobnionym proszkiem czyszczącym i poza żelami, są jeszcze proszki czyszczące. No taki proszek czyszczący, poza tym, że zawiera w sobie chemiczne środki, tak zwane powierzchniowo czynne, które umożliwiają łatwiejsze spłukiwanie tłuszczu, brudu, no to jeszcze mają taki wypełniacz stały, który służy do mechanicznego usuwania brudu, mówiąc brutalnie, do szorowania. Czyli po prostu zawierają piasek, albo talk, albo kredę mieloną. Więc jeżeli zależy nam na tym, żeby nasza umywalka nie była matowa i nie była coraz cieńsza, prawda, po kilku latach, no to raczej tych proszków nie używajmy. No bo po pierwsze one spowodują zmatowienie tej pięknej, błyszczącej powierzchni, a po wtóre po iluż tamtych razach czyszczenia możemy tam dziurę po prostu zrobić. Tym bardziej, że teraz są bardzo cienkie te zlewozmywaki z tej blachy. Dobrze, no i teraz jeszcze chyba dla większości z Państwa interesujący, kto ma złotą umywalkę? No widzicie, wszyscy, no tak myślę. Tak. Więc jeżeli mamy złotą umywalkę, to osobiście nie polecam do jej czyszczenia używać alkalicznych cyjanków, ani wody królewskiej. Także proszę tam apteczkę swoją i te wszystkie pomoce naukowe odstawić i nie wlewać tam cyjanków ani wody królewskiej, bo one niestety rozpuszczają złoto. Słucham cię. A co to woda królewska? Nie, woda królewska to jest taka mieszanina dwóch bardzo mocnych kwasów, która to mieszanina była tak mocna, że właśnie rozpuszczała metal królewski, czyli złoto. I tak nazwano tę mieszaninę kwasów. Nie podaję ci składu, żebyś sobie przypadkiem krzywdy nie zrobił. W każdym razie woda królewska była na tyle środkiem trudnym do zmajstrowania, do zrobienia, że rozpuszczała naczynia, w których była przechowywana. I to był duży problem. Znaleziono wreszcie, że wykładano naczynia woskiem i woski, jak materiał organiczny, były wytrzymałe na wodę królewską, ale złoto już nie. Także jakbyś miał złotą umywalkę, to nie czyść umywalki wodą królewską. Dobrze, czy jakieś pytania dotyczące umywalek? Jeszcze tak, słucham. Umywalka żelina pokryta emalią. Tak,
Jeżeli chodzi o umywalki żeliwne, czyli żelazne, czyli metalowe, czyli stalowe, no to one wszystkie mają tendencję do korozji, zwłaszcza jeżeli mamy tam jeszcze dodatek tego DHMO, czyli wody. Tak, to wtedy to pięknie koroduje. No żeby nie było bezpośredniego kontaktu między powietrzem, no właściwie tlenem z powietrza i tym, i tą wodą, i żeby nie było korozji, to się pokryło to taką bardzo szczelną ceramiczną warstwą zwaną emalią. Tak. No i jeżeli ta emalia jest szczelna, czyli nigdy tam nam młotek nie upadł albo nie stuknęliśmy czymś i jest równa, to ona jest rzeczywiście bardzo szczelna i tam taka umywalka czy wanna wytrzyma jeszcze długie lata. Ale żeby ona taka była, to nie należy jej skrobać. Czyli nie należy czego używać? Proszku, doskonale. Akurat woda królewska by emali nie rozpuściła, natomiast nie radzę tego robić w domu. Także już pani widzi, sama pani doszła, właśnie dlatego chemia przestała być straszna, bo jeżeli pani zna zasadę, z czego jest dany proszek i wiadomo, że to mechaniczne chodzi niszczenie, to po prostu nie należy go jej skrobać. Czyli wszystkie emalie dłużej wytrzymują, jeżeli się je myje różnego typu żelami, miękką gąbką, a nie używamy, zapewne jakiegoś tam metalowego druciaka, zmywaka, ani proszku, bo one po prostu porysują tę emalię, zniszczą jej powierzchnię, po pierwsze będzie brzydka matowa, po drugie może wtedy uszkodzić, ona przestanie być lita, zacznie być porowata, zacznie przepuszczać to DHMO w głąb, aż do tego żeliwa i wtedy korozja i koniec. Jeszcze jakieś tam pytanie z tyłu pani było? Tak, a co pan poleca do złotej umywalki, żeby była ładnie napuszczona? Proszę pani, jeżeli chodzi o złotą umywalkę, jak mówiłem, starałem się nie polecać żadnego środka, żeby nie być posądzony o to, że mam z kimś współpracę i tylko jego produkty polecam. Natomiast ja mogę powiedzieć jako taką anegdotkę może, podobną w pewnym sensie. Chodziło, no bo z reguły ludzie potem mają wyroby złote, że albo chcą, żeby one były złote i były cenne, żeby móc no, podnieść swój status, prawda, że mają złotą umywalkę, albo dlatego, że lubią połysk. No jeżeli chodzi o połysk, to tak samo mówię, nie używać żadnych środków do matowienia tego złota, czyli różnego typu żele mogą być używane. Natomiast ta anegdota polega na tym, że kiedyś w zakładzie spożywczym, gdzie produkowano, nie będę wymieniał nazwy, żeby nie narobić wstydu temu zakładowi, nie tyle wstydu, ile właściwie pokazać, jak to funkcjonuje. No chodziło właśnie o to, żeby wszystkie rurociągi pięknie błyszczały i były czyściutkie. Oczywiście ta norma, o której mówiłem, ta dotycząca czyszczenia i tego brudzenia standardowego jest związana także z przemysłem spożywczym, gdzie są bardzo precyzyjne normy dotyczące czystości instalacji. No bo jak kupujemy sobie ten serek, który jest na śniadanie, prawda, to jest robiony w jakichś tam kadziach, w jakichś zbiornikach. Wiadomo, że nie jest to robione w sposób ciągły, tylko trzeba raz na jakiś czas umyć. W związku z tym instalacja musi być odporna na te środki myjące, więc na pewno nikt nie będzie robił instalacji rurociągowej z aluminium, no bo to aluminium nie da się potem dobrze wyczyścić. Więc są na przykład rurociągi, takie nasze zlewy, z tej stali nierdzewnej, czyli po prostu ze stali kwasoodpornej. No i te rurociągi, jak są ładnie zrobione, to tak się błyszczą, prawie jak lustro. No i jak przychodzi przełożony zmiany, no to chce sprawdzić, czy pracownicy wywiązali się prawidłowo ze sytuacji, czyli wyczyścili te rurociągi. I żeby to się ładnie błyszczało, to wiedziałem, że mieli w takim zbiorniczku typu szpraj, taki co to się spryskuje w domu kwiatki, mieli rozcieńczony roztwór kwasu azotowego. Dosyć mocny kwas. Kwas taki, który rozpuszcza, że tak powiem, większość takich typowych różnych tłustych rzeczy, a jest na pewno dobrze czyści. Instalacja była tak dobrze wykonana i tak otoczenie tej instalacji było dobrze wykonane i tak szczelne, że można było spryskać tym kwasem azotowym z zewnątrz te rurociągi, potem popłukać szlauchem, że tak powiem, rurą, strumieniem wody, spłukać resztki tego kwasu i to pięknie błyszczało i na pewno było czyste. No z zewnątrz, oczywiście do czyszczenia rurociągu w środku są jeszcze mocniejsze środki niż te kwas, całe specjalne mieszaniny, ale no to już są środki profesjonalne i chyba jeżeli ktoś z Państwa ma dostęp do takich środków profesjonalnych, to też może je warto w domu, oczywiście one są strasznie drogie, ale można je próbować w domu wykorzystać. Słucham Cię. Do wody królewskiej się nie dokopuje. To jest mieszanina kwasów, którą się przygotowuje samemu. Znaczy nie samemu w sensie w domu, tylko przygotowują chemicy. Ona jest bardzo szkodliwa, nawet opary jej są, no... Tak, słucham. Woda królewska,
dokąd może się woda dokopać? No jak będzie bardzo dużo, to może się dokopać bardzo głęboko. Co prawda akurat na Wodę Królewską piasek jest w miarę odporny, także jeżeli uznamy, że podłożem jest albo taka płytka ceramiczna, która tutaj jest przed nami, albo piasek, no to one tę Wodę Królewską raczej wytrzymają. Ale nie polecam zabawy Wodą Królewską. Dobrze, to tyle było, jeżeli chodzi o umywalkę. Teraz tam jeszcze wśród tych pytań, czy tych haseł do dzisiejszego spotkania było, jakim węglem palić w piecu? Przepraszam, znowu na początku pytanie, czy jest ktoś z Krakowa? Dobrze, to jesteśmy po bezpiecznej stronie, więc ja powiem tak. Według mnie, mogę tutaj sobie takie prywatne zdanie pozwolić, jesteśmy w kawarnianej atmosferze, więc ja uważam, że węgla w ogóle nie należy palić. Ja jako chemik, moim zdaniem, węgiel jest zbyt dobrym i zbyt cennym surowcem chemicznym, żeby go spalać. Ja uważam, że przynajmniej od tych 50 lat, kiedy znajemy inne bardzo efektywne źródła energii, nie mówiąc tutaj o energii siły wiatru, czy wykorzystaniu energii słońca, czy energii jądrowej, są inne źródła, które nie wymagają spalania. I gdyby się mnie posłuchano, tak, nieskromnie powiem, to by nie było problemu gazów cieplarnianych, pyłów wielu. Byłby problem z głowy. No ale skoro już większość ludzi uznaje jednak, że ten węgiel może służyć do palenia, no to trudno. Proszę pana, mam jedno pytanie. Czy według pana można palić węgiel drzewny? Węgiel drzewny. No węgiel drzewny jest używany choćby do podsypywania na grillu. A skoro tak, to znaczy, że on się pali. Tak? On się nazywa węglem drzewnym i z węglem trochę ma wspólnego, ma tam w sobie trochę tego węgla. Proces jego produkcji polega na tym, że się go w sposób taki jakby zamknięty, bez dopływu tlenu spala drewno. Jeszcze w Polsce są takie tam w górach pojedyncze ośrodki, gdzie tak się robi, ale większość wokół nas jest, tak, większość tego się w tej chwili importuje od naszych wschodnich sąsiadów, tam z Ukrainy. W każdym razie węgiel drzewny można spalać, używa się go, z tego co ja wiem, nigdy tak tego, choćby na grillach, ale no jest to produkt. Tutaj mówimy na razie o węglu takim typem, czyli albo węglu kamiennym, albo węglu brunatnym. No z reguły takie węgle mamy do dyspozycji. I powtórzę, moim zdaniem nie powinno się palić węglem z punktu widzenia ochrony tego zasobu, bo jest to moim zdaniem potężny zasób środków, znaczy jest to mieszanina chemiczna bardzo cenna jako źródło do produkcji zupełnie innych ciekawych rzeczy i spalanie go no jest moim zdaniem marnotrawstwem. Czy tego starczy na lat następnych 20, 50 czy 150? Pewne jest, że on przy tej eksploatacji się skończy i wtedy będziemy mieli problem, bo nie będzie wtedy surowca chemicznego. Dlatego tutaj ja pozwoliłem sobie tak lekko przewrotnie umieścić to zdjęcie. Czy może Państwo kojarzycie, co jest na tym zdjęciu? Tak? A jaki węgiel? Nie, nie jest to węgiel brunatny. Jest to bardzo szczególna postać węgla, tak powiem. I jeszcze głębiej. Widzę, że pani już jest pewnie klientem firm. Nie, więc tutaj ja sobie pozwoliłem umieścić właśnie diament, tak. To jest w próbce skały ten maleńki, błyszczący taki tam pośrodku diamencik. Oczywiście jeżeli ktoś ma w domu bardzo dużo diamentów, tam szuflami może do pieca wrzucać, no. Jego ciepło spalania jest spore, duże. Po pierwsze, człowiek się nie pobrudzi takimi diamentami, tak jak zwykłym węglem, groszkiem. No i będzie ciepło. Także węgle brunatne i węgle kamienne, one z reguły występują jako produkty handlowe. I tutaj z prawej strony jest taka tabelka, w jakiej formie występują. Tutaj padło pytanie w ogóle, jakim palić węglem. Jest tych węgli na rynku sporo. Domyślam się, że coraz mniej osób pali w domu węglem, ale jeżeli już, no to mamy do dyspozycji albo kostkę, albo tak zwany orzech, groszek, miał lub pył czy muł. Każdy z tych produktów, widzimy, ma różną wielkość i różną cenę. Także musimy sobie jakoś tak dopasować wielkość tego materiału, po pierwsze, do miejsca, gdzie będziemy ten węgiel spalać.
bo jeden ma taki kocioł, taki, przepraszam, piec, który ma automatyczny podajnik ślimakowy i trzeba tam wrzucić ten węgiel o bardzo konkretnej granulacji, żeby tego ślimaka nie popsuć, tego silnika, i on tam automatycznie podaje ten węgiel. Inni mają po prostu łopatę i trzeba wrzucić łopatą i wtedy im jest właściwie bardziej wszystko jedno, czy jest to kostka, czy orzech, czy groszek. A jeszcze inni, na przykład duże elektrownie, mają palniki, które po prostu spalają pył węglowy, prawda? I każdy z tych zastosowań jest inny, zatem każdy z tych klientów tej kopalni węgla może używać inny produkt. Oczywiście różnice między poszczególnymi węglami są niesamowite. Poza tak zwanym ciepłem spalania, czyli tą wartością opałową, tak robioną potocznie, jest jeszcze zawartość siarki, wilgotność i zawartość popiołu. I oczywiście im mniej jest siarki, im jest mniejsza wilgotność, im jest mniej popiołu, tym jest węgiel droższy. No i jeszcze teraz, jeżeli sprawdzimy te rzeczy, czyli wartość opałową i cenę, no to dojdziemy do tego, na który nas węgiel stać. Jeżeli jesteśmy ekologami z krwi i kości, mówimy sobie, to mnie cena nie interesuje, dla mnie jest ważne, żeby mój dym był w miarę czysty, to kupujemy węgiel oczywiście o najniższej zawartości popiołu, o najniższej zawartości siarki i ten najbardziej suchy. Jak on się będzie spalał, to się będzie spalał bardzo ładnie, z wytworzeniem prawie samego tam dwutlenku węgla i pary wodnej, i jest okej. Okay. No ale jak... Kilkaset złotych. Z tego, co ja widziałem, tona kosztuje kilkaset złotych. A chyba tam od 200 do 400, 600 są różne kopalnie i są różne źródła importu. No mamy także teraz węgiel importowany z Czech, z Ukrainy, z Rosji. One mają inne ceny, ale jeżeli cię to interesuje, to sugeruję wybrać się teraz właśnie jesienią na jakiś taki targ, bazar, w jakiejś miejscowości takiej podwarszawskiej. I tam jeszcze przyjeżdżają sprzedawcy węgla. Oni mają taką starą wagę szalkową i sprzedają jeszcze węgiel. To jest jeszcze możliwe. Ja tu jeszcze specjalnie podałem o tej siarce. Wrócimy do tego straszenia się tą chemią, no bo przecież spotkanie ta straszna chemia, tak? Skąd się wzięła siarka w węglu? To jest pytanie za 5 punktów i czekam na odpowiedź. Już wiesz? Słucham. Skąd się wzięła siarka w węglu? No. Czy węgiel ma coś wspólnego z kością? Nie. Poza tym, że jest ciałem stałym, to tylko tyle, ale raczej nie. To ma to wspólnego, że łatwo się pali. Kość się łatwo pali? Nie mówię o kości, mówię o węglu i siarce. Węgiel i siarka dobrze się palą, tak. Znaczy w tlenie się palą dobrze, świetnie. Ale skąd się wzięła siarka w węglu? A może Państwo pamiętają ze szkoły, z czego powstał węgiel? Z drzew różnych, tak? Z jakichś takich paproci. Ja to pamiętam, jeszcze takie było zdjęcie, taki liść paproci na węglu, że to można zobaczyć w Muzeum Techniki, za tam teraz likwidują w Placu Kultury i Nauki. Tam jest taka wielka próbka węgla z takim odciskiem takiego liścia, czyli liść, tak? Czyli roślina. No a skąd siarka w roślinie? No straszymy się nawzajem, więc proszę mnie postraszyć. Skąd się wzięła siarka w roślinie? Dobrze, to zapytam jeszcze. Pamiętają Państwo, tam podawałem skład człowieka, że człowiek też ma też sobie siarkę. Gdzie ta siarka tam siedzi w człowieku? W kościach był fosforan z wapnia. Czyli fosfor i wapń. A siarka? W kółku była, która pokazywała, że w organizmie ludzkim występuje siarka, oczywiście w jakiejś formie. Ona nie występuje jako taki proszek żółty, co tam się go przesypuje. Przepraszam, ale siarka jest też czerwona. Może być, ale może być czerwona, ale mówimy o tej takiej typowej żółtej siarce, którą każdy kojarzy i wie, że to jest siarka na pewno. Więc taka siarka jako żółta czy czerwona nie występuje w organizmie ludzkim. Ale w człowieku, gdzie ja mam siarkę w sobie? W tej kieszeni? Nie mam w tej kieszeni. Więc ja przypomnę, że większość części ludzkich to są tak zwane białka. Białka.
jak się weźmie, zobaczy wzór białka, białka to są takie długie związki związane z aminokwasami, to tam w tym białku występuje tak zwany mostek siarkowy. Mówiąc krótko, my w sobie, w naszym organizmie, w białkach, z których my jesteśmy zbudowani, tak samo rośliny, z których powstawał potem węgiel, miały w sobie siarkę jako niezbędną, podstawową część białka, ten mostek siarkowy. Czyli my byśmy bez siarki nie mogli funkcjonować. Musi być skądś w naszym organizmie ta siarka, żeby był budulec na białko. Niestety jak potem rosły tam te wszystkie skrzypy, palmy czy drzewa kiedyś i one później zamieniały się w węgiel, to także zamieniało się to białko, z którego by zbudowano, czyli także ta siarka. Więc zależnie od tego, jaki był to las, jakie to było drewno, była wyższa lub niższa zawartość tych białek i inna zawartość siarki. Dlatego są takie węgle, w której tej siarki jest 1,5%, a są takie, gdzie są na przykład 4% tej siarki. I oczywiście taki węgiel zasiarczony z 4% ściągany już nie powiem skąd, jest dużo tańszy, prawda? Ktoś powiedział, no powinienem go polecać, ale wtedy jesteśmy mniej ekologiczni, bo spalając go po pierwsze, wprowadzamy do atmosfery szkodliwe tlenki siarki, po drugie niszczymy sobie elementy metalowe naszego kominka, bo przecież te związki siarki tam to żrą, no i nie jesteśmy ekologiczni. Słucham cię. Białka? Białka. W białku, ale... No tak, człowiek ma białko, ale nie takie białko kurze, tylko białko... No jak się pije mleko, albo jeser, albo jajka, no to się ma białko. No zgadza się. Tam też są takie, tam też jest siarka, więc to jest też jedno źródło wprowadzenia siarki. No zgadza się, stąd się to u nas bierze. Musimy wprowadzać tę siarkę, jedząc różnego typu produkty. Także nie polecam zdobywania siarki do organizmu poprzez wdychanie tlenków siarki. Czyli wdychanie tlenków siarki nie jest dobrym pomysłem na uzupełnianie braku siarki w organizmie. Też, ale białka są też gdzie indziej, nie tylko w jajku. W każdym razie ta siarka, która jest w tym węglu i która decyduje o tym, czy węgiel jest lub nie jest bardziej ekogroszkiem, bo ten ekogroszek to jest specjalnie przygotowany węgiel, odsiarczony częściowo. Więc mamy taką świadomość, jak już kupujemy taki ekogroszek, no to udział nas w zanieczyszczaniu środowiska jest troszkę mniejszy. Tutaj jeszcze mamy podane te typy, które mówię szczerze, mi osobiście niewiele mówił, ten typ 31, 32, 34, 35. To są różne handlowe typy węgla o różnej ten tak zwanej wartości opałowej. Różnie się nazywają popularnie. I oczywiście w domu na przykład nie potrzebujemy węgla koksującego, ale na przykład ten gazowo-płomienny jest najbardziej popularny. I tutaj widzimy tamte megajoule, czyli te ilości energii, jaką ze spalenia każdego kilograma węgla mamy. Tutaj to zdjęcie, to się kolega zapytał, to nie jest czekolada. To jest, proszę Państwa, zdjęcie mikroskopowe w mikroskopie takim specjalnym elektronowym, pokazujące sztuczne diamenty, taką powłokę wykonaną specjalną metodą, wytworzoną powłokę ze sztucznych diamentów. No nie, one nie są plastikowe, to jest węgiel, dlatego jest taki czarny. To jest węgiel, diament. Wygląda jak czekolada, oczywiście to są barwy trochę zakłócone, bo to jest mikroskop elektronowy, więc tutaj tak naprawdę nie wiemy, jakie tam są te kolory, to jest tylko taki obraz odbicia światła od tej powierzchni, to właściwie odbicie elektronów od tej powierzchni, ale widzimy kryształki bardzo ładne, takie małe diamenciki wytworzone sztucznie. Oczywiście, gdybyśmy tego mieli bardzo dużo, no to spalanie tego też byłoby miłe, ale pewnie zupełnie nieekonomiczne. Także tutaj ten pokazywany przeze mnie wcześniej, ten diament, pewnie jest spalaniem węgla, ale na pewno nieekonomiczny. No chyba, że ma ktoś swoją prywatną kopalnię diamentów, może sobie na spalanie pozwolić. Czy jeżeli część osób mówi, miałem chemię, prawda, to znaczy miałem tam w domyśle jakąś kurację związaną z preparatami chemicznymi. Prawda? I już gdzieś tam, już w samym tym określeniu jest jakaś taka nutka straszenia albo nutka ostrzeżenia. Ponieważ większość procesów medycznych dotyczy procesów chorobotwórczych, to znaczy z reguły ktoś, kto jest zdrowy, się nie leczy, tylko jest to osoba chora. W związku z tym każda choroba jest inna, inaczej przebiega. A w związku z tym i moje dywagacje na temat
którą chorobę, jak czym leczyć, no po prostu wchodziłbym w kompetencje lekarzy, a nie chemika. I nie chciałbym tego robić, tym bardziej, że wiele substancji chemicznych na przestrzeni wieków czy lat zmieniało swoje zastosowania. Tutaj mogę na przykład powiedzieć, że w czasie, kiedy ja taką chemiczno-fizyczną ciekawostkę pokazującą, że powinniśmy z jednej strony sceptycznie podchodzić do różnego typu straszenia chemią, a z drugiej strony zdawać sobie sprawę z możliwych zagrożeń, jest taka anegdotka z okresu, kiedy ja chodziłem do przedszkola. To były lata 60. i pamiętam, że w tamtym czasie bardzo ówczesne rządy zwracały uwagę na zdrowie dzieci, na tak zwaną krzywicę. Czyli to, że stwierdzono, że w wyniku braku jednego właśnie chemicznego składnika, czyli witaminy D, dzieci miały ewentualnie krzywe kości, czy nieprawidłowy rozwój związany z brakiem witaminy D. No i w tamtych czasach wiedziano, że witamina D wytwarza się w organizmie ludzkim pod wpływem promieniowania ultrafioletowego na słońcu. No ale jak tu zapewnić dzieciom słońce, jak w czasie wakacji dzieci są poza przedszkolem? Ano wymyślono, że będzie się używało lampy kwarcowej. Lampa kwarcowa, która jest źródłem promieniowania ultrafioletowego. Więc myśmy, pamiętam, siedzieli we dwóch czy w trzech na takim wielkim łóżku. Przed nami była wielka lampa kwarcowa. Założono nam takie okulary ochronne na oczy i przez kilka minut, po prostu nas opalano tą kwarcówką, lampą kwarcową. Oczywiście, gdyby to było dzisiaj, czyli w roku 2016, to już tam by był prokurator i dyrekcja przedszkola pewnie by siedziała w więzieniu. No i w ogóle byłby to temat dla prasy, że przecież tak szkodliwe źródło promieniowania ultrafioletowego jak lampa kwarcowa, no w ogóle nie byłaby tam włączona w środowisku dzieci, a co dopiero jeszcze je celowo naświetlać. No przez ileś tam lat funkcjonowania tej techniki wzbogacania organizmu ludzkiego witaminy D, doszliśmy do wniosku, że są inne, bezpieczniejsze dla człowieka metody. No opalanie się na słońcu, to co, to nie ruszy pewnie, tak? Ruszy? To dobrze. To za chwilkę, to jeszcze mogę chwilkę porozmawiać, albo Państwo jakie możecie zadać pytania. Opalanie na słońcu jest prawie tym samym, czym opalanie tą kwarcówką. Jeżeli nie mamy pewnej ochrony, to możemy sobie zniszczyć skórę. Na przykład specjalnego kremu do palenia z tak zwanym specjalnym filtrem UV, różnym dla różnej skóry i dla różnego wieku i dla różnej strefy geograficznej. Inaczej potrzebujemy filtr na słońce na przykład w Danii, a inny na równiku, inny w górach. Zgadza się. Nakładam chemię, czyli widzimy, że ta chemia, wszystko jest chemią, dlatego chciałem Państwu tutaj pokazując tę wodę, znaczy cel był taki pokazania Państwu tych zaledwie trzech przykładów i tej wody, czyli tego DHMO i tego fosforanu wapnia, który jest w naszych kościach i tego cukru i tej chininy w tym toniku, że tak naprawdę wszystko, co nas otacza, jest jakimś wyrobem chemicznym. W związku z tym straszenie się nawzajem chemią jest czymś takim, aby straszenie się samym sobą, no bo ja jestem wykonany z wody, tam z białka i z tłuszczu, czyli co, mam się straszyć chemią, bo ja jestem związkiem chemicznym? No jestem organizmem zbudowanym ze związków chemicznych i teraz zależnie do czego to wykorzystam. Jeżeli wykorzystam tę wspaniałą wodę do wypicia 11 litrów, to umrę, prawda? A jeżeli wykorzystam tę wodę do wzbogacenia tylko mojej niezbędnej dawki, po to, żeby komórki miały odpowiednie elektrolity, to jest to wtedy niezbędne i potrzebne. Czyli ta chemia z jednej strony może, czy jest potrzebna i niezbędna człowiekowi, z drugiej strony albo w nadmiarze, albo w sytuacjach tego i może być szkodliwa. Wszędzie jest potrzebny umiar. Dam jeszcze taki przykład, że były takie czasy, w których leczono różne choroby skórne związkami rtęci. Ostatnio wyczytałem, że chyba nawet któryś z naszych królów zmarł wskutek przedawkowania przez lekarza mu tych związków rtęci, ponieważ był leczony na choroby skórne. I w tamtych czasach, powiedzmy 400 lat temu, związków rtęci używano do leczenia. Oczywiście dzisiaj nikt już tych związków rtęci nie podaje, ale to pokazuje, jak właśnie na przestrzeni lat czy wieków zmieniało się nasze podejście. My teraz jesteśmy bardziej ostrożni, mamy większą wiedzę o tym, jakie może być działanie uboczne różnych związków chemicznych. W związku z tym odpowiednio dobieramy na przykład składniki tychże właśnie proszków do prania, czy tych myjących, czy choćby tych napojów, które pijemy, żeby one były mniej szkodliwe.
srebro jako metal jest metalem półszlachetnym, jak Państwo wiedzą, prawda? To znaczy, że nie jest metalem odpornym na prawie wszystko, tak jak na przykład złoto czy platyna. W związku z tym się reaguje z otoczeniem, prawda? Każdy, kto miał w domu jakiś wyrób srebrny, wie, że wyrób srebrny pokrywa się jakimś nalotem, nieraz czarnym, z reguły to jest albo tlenek srebra, albo siarczek srebra. Te związki funkcjonują na powierzchni i te związki są, niektóre związki srebra są trujące. Trujące także dla mikroorganizmów. W związku z tym w małych ilościach są w stanie na przykład zabić bakterie. Innym produktem, takim dosyć popularnym i ciekawym, jest na przykład miedź. Teraz jest taka moda w niektórych barach, słyszałem, że wykonuje się blaty w tych barach z miedzi, takiej metalicznej, czystej miedzi, ponieważ ta sama miedź też reaguje z otoczeniem i też się pokrywa cienką warstwą związków chemicznych i te związki chemiczne, nie sama miedź siebie, ma warstwości bakteriobójcze. Także jest to w pewnym sensie aseptyczne, jest taka moda. Natomiast co do konieczności czy możliwości wprowadzania nanosrebra, czyli ultradrobnych cząstek srebra do organizmu, nie będę się opowiadał, gdyż moja wiedza w tej materii nie jest tak głęboka jak lekarza. Natomiast mogę powiedzieć, że warto poczytać różne źródła, ponieważ tak jak założyliśmy na początku, można stwierdzić, że woda to jest DHMO, które zabija 3300 osób w ciągu 6 lat w Polsce i powoduje złamania i w ogóle korozję, a można przeczytać o tej samej wodzie, że jest to niezbędny składnik diety człowieka. Także warto zawsze wyważyć za i przeciw, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli są zastępniki już na pewno sprawdzone. Cóż to może być? Poprzednio Państwo widzieli tam zdjęcia pod mikroskopem elektronowym warstwy diamentów, tak? Jakieś propozycje? Co to może być? Od razu powiem, że jest to na pewno produkt chemiczny, bardzo trudno, że tak powiem, spotykane normalnie związki chemiczne, chemia wokół nas. Bo tam takie pytanie było wśród tych haseł na tym naszym zaproszeniu. Czy można żyć bez chemii? Jak wiele chemii jest wokół nas? Da się bez tego żyć? No bez tego akurat da się. Proszę Państwa, sugeruję, jeżeli ktoś na przykład ostatnio w domu kładł tak zwaną gładź gipsową, to podczas ostatniej wizyty panów specjalistów od gładzi gipsowej, oni muszą wykonać operację, przy której powinni założyć maseczki przeciwpyłowe. Czyli co oni robią z tą gładzią gipsową? Szlifują. A czym oni to szlifują? Może też Państwa widział, jak wygląda narzędzie służące do szlifowania powierzchni gipsowych. To jest taka siatka mniej więcej, ma tam, nie wiem, 15 na 20 centymetrów, taki wąski pasek siatki, który się przyczepia na takim uchwycie i się tą siatką tak poleruje. Jakby się tę siatkę wzięło pod mikroskop, taki zwykły mikroskop dla dzieci, które można kupić do szkół za 100 zł, to byśmy zobaczyli oczka tej sieci. To, co tu widać, to jest jedno oczko tej siatki, to jest trochę powiększone. I na tej siatce są przyczepione związki chemiczne. To jest z reguły węglik wolframu. Bardzo trudno, że tak powiem, produkowalny związek, bardzo drogi, też te kryształki są bardzo malutkie, ale bardzo twardy. Także widzimy, że nawet do takiej zwykłej, prostej operacji wokół nas, jak szlifowanie ścian gipsowych i używanie papieru czy siatki ściernej, używamy tej chemii. Już nie mówię o samym gipsie, który oczywiście jest siarczanem wapnia i też związkiem chemicznym wokół nas, to jeszcze używamy takich skomplikowanych rzeczy jak węglik wapnia do szlifowania i czyli piękne kryształki, naprawdę piękne. Te siatki są albo białe, albo czarne. Tu akurat jest zdjęcie tej czarnej, widzimy piękne kryształki. Jak się by wzięło taką białą siatkę, by piękne białe kryształki. No a gips, który wokół jest znaczy, to jest siarczan wapnia, także to jest związek chemiczny. Także moim zdaniem, no w ogóle pojęcie życia, które jest związane z białkiem i z tą siarką, no jedno z drugim się wiąże. Także moim zdaniem to się nie wyklucza.
nie są te rzeczy, które są sobie przeciwstawne, po prostu są sobą częścią. Człowiek tak umownie podzielił, że jak mówimy o siarczanie wapnia na ścianie, to jest to murarstwo. Jak mówimy o siarczanie wapnia podawanym w preparacie, to jest to medycyna. Jak mówimy o siarczanie wapnia w postaci kamienia, który nam spadł na głowę, to mówimy o usłudze chirurga. Znaczy po prostu podzieliliśmy sobie świat zależnie od tego, na co on oddziaływuje i po prostu musimy się do tego przyzwyczaić. Także decyzja o tym, czy można żyć bez chemii, pozostawiam Państwu. Mam nadzieję, że tutaj to wspomnienie o tym DHMO i o tym toniku pomoże Państwu w ocenie, która powinna być wsparta jakimiś procesami sprawdzającymi. To znaczy warto uczyć się tej chemii. Tu już widzę kolegi, nie muszę zachęcać, bo kolega już ma poziom wysoki zainteresowania chemią. Ale jak wiadomo, im głębiej sięgniemy, tym więcej się ciekawych rzeczy można dowiedzieć i tym bardziej nieraz kontrowersyjnych. A co się stało z wodą ze szklaneczki? Woda ze szklaneczki, to jest ten nasz złośliwy DHMO, ona zniknęła, no nie ma jej. Chciałbym, żeby jakiś choćby mały element naszego spotkania został małą, słodką tajemnicą, a może Państwo skojarzycie jakieś elementy w otoczeniu, w których woda znika bezpowrotnie, albo znika i nie widzimy, że znika. No, tak szybko nie wyparowała. Ona rzeczywiście zniknęła. Zniknęła gdzieś, została zabrana. Akurat no, zostawmy tę jedną rzecz jako taką tajemnicę, może propozycję do szklaneczka. No, w każdym razie nic z niej się nie wylewa. Dobrze, to teraz zadam pytanie, które zadałem na początku. Kto z Państwa uważa, że chemia jest straszna? Dobrze, ponieważ było na początku dwie osoby, to osiągnąłem 50% sukcesu. Tak się nazywa żonglowanie statystyką. Oczywiście, jeżeli Państwo czujecie, że jakiś temat związany z zagadnieniami chemicznymi wymaga rozwinięcia, ja chętnie z Państwem spotkam się powtórnie i możemy, zmieniając dobór materiałów i slajdów, opowiadać jeszcze o innych ciekawych rzeczach związanych z chemią.